Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Śp. Linuxa. Dzisiaj będzie bardziej vlogowo, powiem to tak. Dlaczego vlogowo? Ponieważ no, jakiś tydzień temu, zresztą niecały, pojawiła się ciekawa informacja na temat powstania dwóch dystrybucji Linuxa kolejnych. Ale słuchajcie, to, to nie są takie zwykłe dystrybucje Linuxa. To są dystrybucje, znaczy dokładnie dystrybucje oparte na pulpitach, które ze sobą konkurują od 25 albo i 6 lat, nawet. Zapraszam na filmik. Ci co trochę siedzą bilinusze to wiedzą, że ogólnie w pingwinie pięknym kochanym mamy ze 30 desktopów różnych. Różnią się one bardzo, 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 tak? Jednym z nich jest, słuchajcie, KDE Plasma. KD Plasma, to powstało w 97, nie wiem, siódmym, 8 albo wcześniej roku nawet. A obok nich wtedy powstało Genome. co prawda Genome, tak, które nie nie, wtedy nie wyglądało tak jak teraz, tylko były do siebie bardziej zbliżone. Teraz wiadomo to poszło wszystko w swoją stronę i ten. I jedno, jedno się podoba jednym, drugie, drugim, a niektórzy jeżdżą po sobie nawzajem, bo tak, nie. Czy ma to sens? Nie wiem, nie wnikam, to nie jest temat tego filmu. Tematem tego filmu jest to, iż około 29 listopada 2024 roku pojawiła się informacja, iż, yy, słuchajcie, na tegorocznej konferencji KDE, aby ktoś nie wiedział, taka konferencja się odbywa co roku mniej więcej Akademia KDE. No, ja to mówiłem w ostatnich newsach o tym, trochę tam wspominałem o tej konferencji i tak dalej, i tak dalej. Pojawiła się informacja od programisty KDE pana Haralda Sitera, który poinformował wszystkich ogólnie zgromadzonych i nie tylko, iż KDE buduje swoją dystrybucję Linuxową. Coś powie, co, co ty pierdzielisz człowieku, tak? Przecież jest KDE Neon, KDE Neon, który daje nam KDE, tak? I jest oparty na Ubuntu do tego, na Ubuntu. Prawda jest taka, że KDE Neon bazuje na Ubuntu jak najbardziej, ale to nie jest dystrybucja stabilna, powiem to, tak? To jest dystrybucja mocno rozwojowa. Ona ma pokazywać najnowsze rzeczy w KDE, a czy one się będą sypać, czy nie to i szczerze mówiąc, mało interesuje, mimo tego, że teoretycznie są to wydania stabilne. To nie, jest, to nie jest moje gadanie, bo jest to również w tym artykule i w paru innych napisane wprost. Tutaj posłużę się y, artykułem w Its Foss, tak? Its Foss? Nie wiem, który był pierwszy, czy register? Its Foss, nieważne. W każdym razie o KDNO nie można powiedzieć parę rzeczy, tak? że jest oparte na Ubuntu, tego powiedziałem. I celem nie jest zapewnienie stabilnego środowiska użytkownika, ale jest zaprezentowanie zestawu funkcji środowiska KDE, tak? Czyli na tak to ma się tegę. Wiadomo, że sporo ludzi użytkowników chwali sobie KDNO, używa go, wszystko jest naprawdę fajnie, pięknie i tak dalej, i spoko, ale jak ktoś powie stary. Albo młody, to zależy, mam prawie 5 dych już. Przecież istnieje coś takiego jak Kubuntu, Kubuntu czyli Ubuntu oparte na tutaj na KDE Neonie także, tak? Z tym, że znowu Kubuntu ma jeszcze coś innego w sobie, ma, ma reprezentować sobą coś innego, tak? Ponieważ Kubuntu jest oparte na LTS-ie, na Ubuntu LTS wydawanym co dwa lata i to jest teoretycznie praktycznie wersja stabilna desktopu, całego pulpitu KDE i ona jest starsza. Tu w Kubuntu nie znajdziecie najnowszej plazmy 6, znaczy teraz może 24.10 chyba tam jest, ale ogólnie założenie jest takie, jeżeli chodzi o wersję LTS, LTS, są one do tyłu i to ma być stabilne, działające i tak dalej. Neon ma być totalna, znaczy nie totalna, ale powiedzmy, że prawie stabilna testówka z nowymi super funkcjami. Dodatkowo mamy na przykład Tuxedo OS. Wiadomo, że to jest to, jest to producent komputerów Linux, Linuxowych, kom, znaczy komputerów z Linuxem, powiem to tak z Niemiec. tak. No oni też mają swoją wersję KDE Plazmy, tak opartą na KDE Plazma, mocno przerobioną, doszlifowaną pod ich sprzęt, typowo. Więc już mamy trzy, minimum trzy wersje KDE. W całej reszcie już nie będę mówił, bo TGS od groma i w ogóle, że jest, chodzi o samo KDE. Teraz, jeżeli mówimy o GNOME. Polpik Gnome, no to tak jak mówię, powstał w latach 90., pod koniec lat 90. Mocno się wiadomo zmienił, powiedzmy w 2013-2014 roku przeszedł z Gnoma dwójki, tak? tego, tego, który teraz Pulpit Matena mogarnia, do tego, co mamy teraz, tak? czyli płynne, śliczne nie do rozbudowywania. Ciężką możliwością rozbudowywania. Gnome jest bardzo, bardzo poważany, można powiedzieć, w świecie Linuxa ogólnie. Pulpit Gnome jest wykorzystywany we wszystkich dystrybucjach typowo Workstation, czyli en Linux enterprise tak? Dla firm, dla firm, w cudzysłowie. Nie? Ale te wszystkie Almy, znaczy przepraszam, zacznijmy od Red Hata, bo to jest podstawa, tak? Te wszystkie Almy, Roki i ta cała Oracle i ta cała reszta się opiera po prostu na Red Hacie de facto. I one wszystkie stosują pulpit gnom po prostu. Już nie wnikam dlaczego tak jest, po co tak jest i tak dalej, i tak dalej. Po prostu KDE jest prawdopodobnie bardziej skomplikowane w konfiguracji, rozbudowane i tak dalej, a GNOME przedstawia swoją z sobą spójność, jakąś tam. To jest moje dopowiedzenie. Jak wiemy, albo i nie, istnieje coś takiego jak GNOME OS, GNOME OS Nightly, można powiedzieć, które prezentuje nam co jakiś czas najnowsze wydanie GNOME. Tak? To, to nie zawsze działa na prawdziwym sprzęcie. Powinno się to testować raczej na maszynie wirtualnej, to jest taka pokazówka nowego Gnome, Tak, raz działa, raz nie działa, ale no mniejsza z tym, w każdym razie GNOME OS Nightly istnieje. Teraz przechodząc do KDE, słuchajcie, to, to KDE Linux, to się nazywa w tej chwili projekt banana, tak, tymczasowa nazwa, miejmy nadzieję, że tymczasowa, bo jeżeli nazwa projekt banana zostanie, no to nie będzie raczej to poważnie brane pod uwagę, ma się opierać na Arch Linuxie. Nie wnikam, nie chcę wnikać, po prostu przedstawię Wam. Ma się to opierać na Arch Linuxie, tak? To jest pierwsza sprawa, czyli zupełnie powiedzmy jak SteamOS, Steam tak? Coś takiego. Ma być dystrybucją niezmienną, co już dla niektórych będzie, o oh my god, tak? Co tutaj jeszcze mamy do kompletu? Ma być do, domyślnie Wayland wrzucony. Ma być tutaj bezpieczne doświadczenie. Wiadomo, że Wayland ma tam swoje zabezpieczenia, jeżeli chodzi o udostępnianie czy dźwięk, czy mikrofonu, czy ekranu i tak dalej. On się ciągle o wszystko pyta i tak dalej, i tak dalej. Teoretycznie i praktycznie jest to bezpieczniejsze, tak? Niż to, co mamy w xor -gu. I teraz możecie zacząć zastanawiać, jak panowie z KDE chcą, chcą tutaj razem zebrać Arch Linuxa, który zmienia się codziennie. I tam jest po prostu miazga z masakrą, z dystrybucją niezmienną, która raczej codziennie się nie będzie zmieniać. Więc będziemy dostawali takie prawdopodobnie moje domniemanie, tak? Snapshoty. I teoretycznie, najlepsze jest to, że to ma być stabilne. Ja szczerze mówiąc sobie, nie, ja wiem, mogę teraz dostać Będski od wielu użytkowników Arcza, przez ART jest stabilny i w ogóle jest bajka i tak dalej, i tak dalej, ale ARC założenia nie jest stabilny i ma się ciągle zmieniać. Wszystko ma być nowe. Nie? Więc jak tutaj oni to wszystko chcą połączyć? Słuchajcie, ja nie jestem żadnym hejterem KDE, ale opinie o KDE są bardzo różne i każdy przeważnie wie, który używa nowych wersji. Że one się po prostu sypią i są do użytku, może po pół roku od wydaniu dopiero, tak? Bo wcześniej wychodzą bugi na bagu i, i no nie jest dobrze. Wiele rzeczy po prostu nie działa jak ma te gesty. I to ciągle musi być poprawiane. I teraz, dokładając do tego arcza, który naprawdę była bardzo różnie, to ja szczerze mówiąc, sobie czegoś takiego nie wyobrażam. No ale okej, okay. nie chcę tego określa omawiać, określać i, i w ogóle w ramach zamykać. Tylko ciekaw jestem, co z tego wszystkiego wyjdzie. Wielu pewnie odrzuci to, że będzie to system niezmienny. Czy niezmienność, wiadomo na czym polega, tak? Nie mamy aktualizacji, tak jak na przykład w tym arczu, którego powtarzam non-stop. Codziennie paczka, 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 macie tam 500-600 mega aktualizacji, tylko po prostu macie obraz, który jest aktualizowany raz na jakiś czas. Cały system wam wgrywa praktycznie, sprawdzony przez deweloperów od zera do waszego kompa. Tak to mniej więcej wygląda. Ja o już mówiłem, nie na pierwsza beta. Ja to wezmę na pewno na biureczko na swojego kompa, sprawdzę i wam po prostu pokażę, jak to się de facto zachowuje. Nie? Kolejną rzeczą, którą mamy tutaj, to jest informacja od GNOM, od całej ekipy GNOM, że gnome OS zostanie przekształcony w Daily Driver, czyli stanie się nietestowym gnome OS Nightly. Tylko po prostu zwykłym, normalnym Linuxem opartym o GNOME. Co tutaj dostaniemy? Tutaj kolega Adrian z GNOME, to jest Adrian, to znaczy niejaki Adrian, tak? To jest człowiek, który kiedyś zbudował Carbon os o którym ja nigdy nie słyszałem, szczerze mówiąc. Możemy go sobie tu zobaczyć. Carbon OS to węglowy OS, otwarte system operacyjny. Zaproję od podstaw, żeby był intuicyjny i niezawodny. No dobra, czyli pewnie immutable jakieś tam coś tam. No nie, nie oglądałem tego, no zupełnie mnie to nie tego. Tak. W każdym razie to co pan tutaj Adrian deweloper mam mówi Środowisko GNOME, tak? Środowisko GNOME ma być prawdopodobnie uznaję, że wersje stabilne, tak? Do kompletu wszystko we Flatpaku. No okej, okay, no wiadomo, że ma to być niezmienne, oczywiście niezmienne, tak? Immutable, no to Flatpaki. Ja szczerze mówiąc, siedzę na OpenSUSE Zilip, siedzę na tym od maja. Zaczynałem od bety, przeszedłem sobie płynnie na pełną wersję. Mamy grudzień, i to są. Stu... To i jak powiagrze, powiem to tak, bez najmniejszego problemu. Ten system OpenSUSE Leap działa perfekcyjnie. Co prawda Leap nie jest immutable, jest zwykłą, znaczy zwykłą, jest dystrybucją opartą na SLES, na SUSE Linux Enterprise Server, czyli na wersji serwerowej. I ma starsze pakiety, starsze rzeczy, starsze jądro, ale to po prostu działa. I cały soft, jakiego ja używam, oczywiście z przeglądarką, z OBS-em, czy z, z Gimpem na przykład, czy programem do montażu filmów w Shotcut, programem do odtwarzania nawet filmów, mam wszystko z flatpaka. I to chodzi perfekcyjnie, autentycznie. Ja po prostu włączam tego kompa i to działa idealnie, tu się nic nie dzieje. Mam Time shifty, ale nie wiem po co, bo go nie użyłem nigdy przez te ile? 6, 7, 8 miesięcy, zrobiłem wywód na temat flapaka. Dobra, wracamy. Niezmienność, no niezmienność no to się kojarzy z tym, że Chodzi to wolno. Przy aktualizacji jest koszmar malutki, ale system jest ciężki do zepsucia. Wiadomo, że to nie, niezmienność nie jest systemem dla każdego człowieka. Z pierwszym doświadczenie, no to jest kopia z tego z Waylanda, tak? No to jest moje, moja opinia. No bo technologie Wayland Paywire, czyli dokładnie to samo co KDE. No i mamy opcję ciągłej wersji ILTS która będzie miała najnowszą wersję Gnom, tak to oceniam, przynajmniej opiniuję, i do tego wersję LTS, czyli raz na jakiś czas będzie, nie wiem, no tak jak Ubuntu, no coś takiego jak Ubuntu, A żeby było śmieszniej, to Gnom, nawy, znaczy now, nowy, nie wiem jak to nazwać, kurde, tak? Ten. Nowo, nowo powstający linux na Gnome oparty nie będzie oparty na niczym znaczy będzie dystrybucją niezależną która będzie budowana z pakietów od zera wracając do tego kde linuxa, czyli projektu banana tutaj też będą flatpaki używane, no bo to jest niezmienność po prostu. Ciekawiej się zapowiada powiem to tak, ja, ja najbardziej jestem ciekaw tego jak będzie wyglądała kwestia kde neona czy kde neon jeszcze zostanie do tego bo to znaczyłoby, że będą mieli jeszcze więcej roboty, tak? Bo ekipa od KDN ona raczej nie będzie ogarniać tego projektu banana, po cudzysłowie jak to się mówi teraz, tak? Bo to nie ma sensu, bo wtedy by oni swoje nawyki, przyzwyczajenia przynosili do tamtego, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zrobić zupełnie inny ten. Czyli co, nabiorą nowych programistów, którzy będą to wszystko ogarniać w tym projekcie banana, do kompletu ten KDN zostaje. Znaczy co do tego zostawania kdn też nie jest w to pewne 100%. Być może on zostanie po prostu wycofany całkowicie. Być może, znaczy być może. Na pewno będą jakieś wersje testowe tego tego projektu banana. I wtedy KDN-on traci sens zbytu, no bo przecież jeżeli będą wersje testowe banana to będzie to działać na zasadzie takiej jak KDE Neon, tylko że nie na Ubuntu, a na Arch Linux. No powiem wam ciekawe informacje, jeżeli ktoś chciałby sobie temat tutaj ogarnąć, ja pod tym filmem zostawię oczywiście linki do tych artykułów obydwu, i tu na Itsposie i na deregisterze przy okazji, więc będzie można sobie samemu to poczytać. No ciekawe się rzeczy dzieją, bo ktoś powie znowu eee, następny mini, i tak dalej, i tak dalej. Ja zrobiłem z miesiąc temu film, w którym powiedziałem, dystrybucji Linuxowych na start jest może 8, może 8, reszta to są kopie kopiów, albo rozwiązania specjalistyczne idące w danym, danym kierunku i nikt Ci nie każe wybierać 600 dystrybucji Linuxa, no, Windows jest jeden, wyboru nie masz. W Linuxów jest teoretycznie na początek taki spoko 8, po prostu max 8, i na tym się należy skoncentrować i wybrać pod siebie. Już nie liczę. Powiedzmy Ubuntu, buntu rodziny, ubuntu, która ma ten swoje pulfity i tak dalej, i tak dalej, bo to jest zupełnie inna bajka. Dobra, słuchajcie, kończymy. Dziękować za, za wsparcie, dziękować za oglądanie, łapkowanie, komentowanie i tą całą resztę. Dla tych, którzy zostali do końca, powiem tak. Że przyszło do mnie bardzo dużo rzeczy od pewnej agencji z Serbii, tak, dokładnie, tak. Naprawdę, wow, powiem to tak. Do kompletu koją się jeszcze, jeszcze jedna bomba, taka jak pieprznie to będzie fajnie, powiem to tak. Mam nadzieję, że ona wyjdzie, też na razie nic nie, nie będę mówił na, na, na ten temat, ale jest bardzo ciekawie. I jeszcze jedna zmiana się dzisiaj ma teoretycznie zdarzyć. Ale to też muszę powyjaśniać, to jest bardziej dla mnie osobiście, powiem to tak, w końcu, tak, bo. Dobra, słuchajcie, kończymy, kończymy. Jak ktoś oglądał do tego momentu, zapraszam. Proszę wpisać w komentarzu słowo o Lubię Banana, Lubię Banana, proszę wpisać w komentarzu. Może być raz obojętny, jak będzie wesoło. Dobra, tyle. Trzymajcie się, miłego popołudnia, wieczoru. Te tak tam tamte Pozdrawiam, Bartek, cześć.